Piękne i trwałe sztachety metalowe oraz ogrodzenia panelowe. Zapraszamy. Iłża. Sztachetki.pl. Firma Drewkom oferuje drewno tartaczne, kominkowe oraz konstrukcyjne. Surowiec certyfikowany, spełniający normy. Transport na terenie całego kraju. Dostępność wielu gatunków rodzimych, jak i egzotycznych. Prosimy dzwonić pod numer 669 404 075. Sebastian Szczerek, Portal za ciosem. Jesteśmy na gali Gromda 18. Ze mną Raging Bull, który w pięknym stylu wygrał pierwszą walkę, ale okupił to kontuzją i niestety w walce półfinałowej nie wyszedł do niej, ale bardzo dobrze zrobił, ponieważ zdrowie jest najważniejsze. Raging, jakie są obrażenia? Siemanko wszystkim. Moim zdaniem nos może być pęknięty. No i tutaj tak jak widać czoło, poczułem uderzenia, takie po prostu wstrzyki w głowie. I no dlatego postanowiłem zrezygnować. Zdrowy rozsądek. Kurczę, mam nadzieję, że jeszcze dostanę szansę od organizacji na kolejną walkę, być może w grudniu. Bo jeszcze bardzo chętnie stoczyłbym kolejną walkę. Jeżeli wiem, że to nie jest koncert życia, że to jest Gromda, natomiast bardzo wolałbym, żeby to były jednak super fighty, a nie turnieje, bo właśnie turnieje tak się kończą, jak się kończą. No niestety, i zrezygnowałem z kolejnej walki, żeby no tak wyszło. Po prostu uważam, że podjąłem taką decyzję, jaką podjąłem i jest dobrze. Mi się wydaje, że właśnie taki ten super fight z Liskiem, bo oczywiście wiadomo, różnie w walce może się wydarzyć, ale ja bym tak obstawiał, jeśli byś był w pełni zdrów. Raczej w tym półfinale byś wygrał i walka z Liskiem to był naprawdę piękny finał. Jeśli Lisek dzisiaj by wygrał ten turniej, no to twoja walka z Liskiem, super fight, no to będzie coś, na co Gromda czeka. Tak, właśnie mam taką też nadzieję, dlatego tak jak powiedziałem wcześniej, że mam nadzieję, że dostanę szansę do organizacji i że zaproponują mi super fight. Tak jak powiedziałem, wiem, że to jest Gromda, że tutaj nie ma, że ktoś sobie coś chce, ale mam nadzieję, że zrobią dla mnie taki jakby przysługę, wyjątek, że pójdą mi na rękę, że tak powiem, nie? Bo bardzo bym chciał wrócić i pokazać się po raz kolejny. Naprawdę bym na pewno nie odpuszczał. Także, tak jak mówię, zobaczymy, może jeszcze będzie możliwość i jeszcze lepiej się może pokaże następnym razem. Także dzisiaj taka decyzja, jaka jest. Mam nadzieję, że nikogo nie zawiodłem. Jak zawiodłem, to niestety no, trzeba patrzeć też na zdrowie, bo tylko mamy jedno życie, mamy do kogo wracać. Pamiętajmy o tym. Większość z nas ma dzieci, rodziny, kobiety kochające. Ewa, czekam na ciebie, kochające kobiety, także mam do kogo wracać. Bardzo mądrze podchodzisz do tego wszystkiego. Mam takie jeszcze pytanie. Jak twoje odczucia, kiedy wszedłeś do tego małego ringu Gromdy? Jak to w ogóle po prostu jest od środka? Tam wiesz, opisz swoje wrażenie. Od środka jest tak, że ja mam wrażenie, jakbym wchodził w jakiś tunel i po prostu jest takie odcięcie. Zazwyczaj z reguły nie słyszę nikogo wokół. Jest duży skok adrenaliny, no i zaczyna się po prostu bijatyka. No ten ring już miałem do czynienia, bo byłem w grudniu na Gromdzie w tamtym roku, 1 grudnia co była. To też byłem, no niestety wtedy przez kondycję, kurczę, nie mogłem kontynuować drugiej rundy, to z Mariem, szacun dla Maria, pozdrawiam Maria, bardzo dobry człowiek. I no i co, no i wróciłem teraz, no niestety teraz się tak okazało, że dostałem gdzieś też mocny cios od Japy, szacun dla Japy, żeby nie było, bo też trzeba go szanować, bardzo mocno bił. Tak mnie też wzruszy, że no niestety nie dałem rady kontynuować, nie wyszedłem do kolejnej walki, super fightu. Także kurczę, no to jest Gromda, tutaj wszystko się może stać. Ale też trzeba pamiętać o zdrowiu i o zdrowym rozsądku, kurczę, bo tak jak mówię, zdrowie mamy jedno, a nikt nam tego nie oda. A co do tego ringu, bardzo fajne wrażenie. Podoba mi się to, tak jak mówię, bardzo chętnie, jeżeli będzie możliwość, ja bardzo chętnie znów tu przyjadę. Nie będzie problemu z mojej strony, naprawdę nie będzie, wręcz przeciwnie. Z wielką przyjemnością po raz kolejny, jeżeli fani tego chcą, a wydaje mi się, że też gdzieś mnie tak już powoli gdzieś rozpoznawalność jest u tych fanów Gromdy. Myślę, że im się też będzie podobało, żebym znowu tutaj wrócił i tak jak mówisz, walka z Liskiem. Coś pięknego. Ja chętnie w to wszedłbym. Bez dwóch zdań. Wrócisz silniejszy. Dziękuję Ci za rozmowę i wracaj do zdrowia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam całe Siedlce. Pozdrawiam Wellingboro, Northampton, chłopaków z Northampton, wszystkie ekipy, całą Polkę, która mi kibicuje w Anglii, bo tam już jestem 14 lat w Anglii. Także dzięki panowie. Wiem, że tam przed telewizorami dzisiaj krzyczeliście. Mam nadzieję, że się z kobietami nie pokłóciliście swoimi i że wszystko dobrze też tam się skończyło. Także dużo zdrówka dla wszystkich, którzy mnie wspierają. Dziękuję Wam bardzo. Szacunek do końca. Dzięki. Dzięki bardzo. Dziękuję. Blachy Minda. Firma handlowo-usługowa działająca na rynku od 2005 roku. Specjalizujemy się w sprzedaży markowych pokryć dachowych. Oferujemy również profesjonalny sprzęt pozwalający nam świadczyć wysokiej jakości usługi doradcze i wykonawcze. Zapewniamy kompleksową obsługę od bezpłatnego doradztwa po wycenę, dostarczenie materiału i wykonanie pokrycia dachowego. www.blachyminda.pl